Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym odcinku Tech Newsa, albo już bardziej telenoweli zatytułowanej Windows 11. Tutaj na tym komputerze stoi właśnie Windows 11. Zainstalowałem go z pomocą widzów, bo prawdę powiedziawszy zaraz po wyemitowaniu wczorajszego odcinka, gdzie powiedziałem, że pewnie będę chciał znaleźć obraz ISO i sprawdzić, jak ten system wygląda, od razu nawet nie musiałem szukać, widzowie do mnie napisali, podesłali linki, więc ja sobie taki obraz pobrałem, zrobiłem bootowalnego pendrive'a i postawiłem system Windows 11 i już mogę Wam bardzo dużo o tym systemie powiedzieć, więc w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszystkie moje wrażenia na temat Windows 11, czym on tak naprawdę będzie finalnie, no i prawdę powiedziawszy po tych testach już wiem, o co w tym Windows 11 chodzi i powiem Wam, że miałem dużo racji w poprzednich odcinkach. No a teraz już jak tylko ten film i moje filmy Wam się podobają, no to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a ja zapraszam Was do oglądania. Okej, więc przechodzimy do tego, czym jest Windows 11 i powiem Wam tak, to jest to, na co dokładnie wyglądało dla mnie w pierwszym momencie. Jakby nie zdawałem sobie z tego do końca sprawy, ale mówiłem Wam o tym, że Windows 10 ma tą samą nazwę, gdzie inne systemy, czy to Linuxy, czy Android, czy macOS, czy iOS, tam co aktualizacja, nieważne co ona by wprowadzała, oczywiście o większe aktualizacje zmienia się przednia cyferka, mniejsze aktualizacje zmienia się cyferka po kropce. Kiedyś było to bardziej znaczące, zwłaszcza w kwestii Androida, tam ta cyferka po przecinku znaczyła cokolwiek. W tym momencie z Androida cyferka po przecinku już zniknęła i tylko dostajemy kolejne aktualizacje w ramach jednego systemu operacyjnego. I dlaczego ja o tym wspominam? Dlatego, że no, po testach, pierwszych testach Windowsa 10, no jestem pewny, że właśnie to samo będzie Windows 10. Ba, 11 prezentował, natomiast no tak naprawdę nadal będzie to Windows 10. Musimy poczekać do konferencji Microsoftu, żeby dowiedzieć się, czy niskopoziomowo cokolwiek w tym Windowsie się zmienia. Ale z poziomu tego, jak ja sprawdziłem ten system, jak on wygląda, co on tam ma w środku, to jest to nadal Windows 10, tylko po prostu z gigantyczną zmianą szaty graficznej. Czy też z taką gigantyczną? No nie do końca bym powiedział może, że jest to gigantyczna, ponieważ absolutnie wszystkie te rzeczy, które znamy z Windowsa, są nadal na swoim miejscu. Panel sterowania, ustawienia, to wszystko nadal wygląda identycznie jak w 10, oczywiście zmienione, zaokrąglone te boki i tak dalej, natomiast funkcjonalnie to jest nadal dokładnie to samo. I teraz rodzi się pytanie, czy to jest to samo zarówno wysokopoziomowo, czyli wizualnie, jak i niskopoziomowo, a na przykład niskopoziomowo mogłoby być to bardzo zmienione, ale wysokopoziomowo, wizualnie Microsoft mógłby zostać przy tym, co znaliśmy przez lata, bo wiecie jak to jest, ludzie mają gigantyczny problem z przejściem. No ja przepraszam, ale mam wrażenie, że mój świętej pamięci 90-letni dziadek miał mniejszy problem z przejściem z XP-ka na 7 niż niektórzy ludzie 3-4-krotnie młodsi mieli z przejściem z 7 na 10, z 8 na 10. Po prostu w ogóle mają problem z przejściem pomiędzy systemami, a sami właściwie nie wiedzą dlaczego. Bo nowe to złe i w ogóle boją się po prostu nowych rzeczy. Najczęściej tak to wygląda, bo jakby 7 jest dużo gorszym Windowsem od 10, nieważne jakbyśmy to sobie tłumaczyli, niskopoziomowo, wysokopoziomowo, jest to system, który jest gorzej zoptymalizowany od 10, podobnie jak inne wcześniejsze, starsze systemy. Możemy się tutaj oczywiście kłócić, natomiast no, operuje na Windowsie może nie od wieków, bo zaledwie od Windowsa 9.5 i jestem takim świadomym użytkownikiem w ogóle Windowsa i zauważam te zmiany. No i wiecie, z tymi starymi Windowsami to były tragiczne przejścia, jeżeli chodzi o stabilność. Po prostu teraz jesteśmy już tak długo z 10, że większość zapomniała, jak jednak kiepskie były poprzednie systemy. Windows sam w sobie nie jest jakimś doskonałym systemem, jest dość dziurawy, toporny i pod względem jądra systemu no nie jest najlepiej zoptymalizowany, natomiast porównywanie go do jakichkolwiek systemów tak zbliżonych konkurencyjnie dużych, czyli macOS-a
gdzie jest macOS robiony na skończoną ilość konfiguracji i optymalizowany pod skończoną ilość konfiguracji, no jest tutaj błędne z tego względu, że Microsoft tworzył Windowsa, żeby działał na praktycznie nieskończonej ilości dowolnych konfiguracji, gdzie konfigurację Maców mamy naprawdę skończoną w stosunku do tego, co jest na Windowsie. Ten Windows też mam wrażenie, że jest systemem optymalizowanym pod tablety. Cały czas mówię ten Windows, tak, jest to 11, natomiast miejcie na uwadze to, że mam wrażenie, że będzie to koniec końców tylko i wyłącznie zmiana wizualna w 10 ze zmianą cyferki, czyli wykorzystuje Microsoft moment przejścia, moment dużej zmiany, czy też dużej aktualizacji wizualnej systemu Windows do tego, żeby wprowadzić ten system numerowania, o którym mówiłem Wam we wszystkich poprzednich filmach na temat Windowsa 11, że po prostu ta jedna cyferka się nie sprawdza i z mojej perspektywy ona też się nie sprawdza, z perspektywy Microsoftu prawdopodobnie też nie, dlatego chcą przejść na ten model numerowania systemu. Jestem tego niemalże pewny. Oczywiście 24 czerwca się przekonamy, ja Wam będę na bieżąco te informacje, które wiem na temat Windowsa 11, relacjonował. Moim zdaniem tak z perspektywy filmików, które do tej pory robiłem, z perspektywy informacji, jakie w tym tygodniu mieliśmy technologicznych, była to poniekąd najważniejsza informacja. No bo możemy sobie mówić o super wypasionych kartach graficznych, wypasionych procesorach, DDR5-kach i podstawkach Z690, Z790, te rzeczy wszystkie nadchodzą, o tym ile kart kupili górnicy w minionym roku i tak dalej. Natomiast, no powiedzcie sobie, czy mając najlepszą kartę graficzną na świecie, najlepszy procesor, w ogóle najlepszy zestaw komputerowy, bylibyście w stanie na innym systemie niż Windows z niego w pełni skorzystać? No nie. Można grać na Linuxie, powstała dystrybucja Linuxa obsługująca Steama, ale nie czarujmy się, jest to bardzo mocna proteza i bardzo cały czas kiepsko to działa. Windows jest głównym tak naprawdę motorem napędowym do tego, żeby na komputerach PC mógł istnieć no gaming tak naprawdę, a pomyśleć, że cała biblioteka DirectX i w ogóle cały gamingowy, że tak powiem, ta część Windowsa była tworzona przez kilku pasjonatów firmy, w firmie Microsoft po godzinach i teraz tak naprawdę, gdyby nie aspekt gamingowy, wiele osób zacząłoby szukać alternatyw w postaci jakiegoś macOS-a, jakiegoś Linuxa i tak dalej, bo mamy dużo ciekawych dystrybucji Linuxa. Ja, nie zrozumcie mnie źle, bardzo lubię Windowsa, nie chcę go zmieniać, fajnie mieć dodatkowe urządzenia z innymi systemami, natomiast jestem super zadowolony z tej aktualizacji wizualnej, natomiast już widzę kilka rzeczy, które mi się nie podobają, a które jakby mogę Wam pokazać. Tutaj na pasku zadań oczywiście wrzucę Wam też przebitkę. Niestety nie możemy już sortować rzeczy, tak jak to miało miejsce w przypadku Windowsa 10, gdzie mogliśmy sobie zrobić jednak te różne, posortować te ikonki i mieć tutaj, ja na przykład mam wszystkie programy do edycji wideo w jednym miejscu, programy do odpalania gier w drugim miejscu, programy do benchmarków jeszcze w trzecim miejscu, natomiast w przypadku Windowsa 11 takiego sortowania nie ma. Widać, że jest to typowo optymalizowane pod jakiś tablet, pod jakieś urządzenie z ekranem dotykowym. Niestety tutaj w tym laptopie ekranu dotykowego nie ma, więc no, nie przetestuję. Już dostałem też na ten system aktualizację, więc zaraz będę je instalował i pamiętajcie, że cały czas może być to wersja bardzo wczesna Windowsa 11. Ja bym się w ogóle nie zdziwił, jakby Microsoft te całe przecieki, które teraz widzimy, obraz ISO, to wszystko był mocny przeciek kontrolowany, wypuszczony przez Microsoft, żeby zbudować lekki hype, pokazać co nieco, uszknąć rąbka tajemnicy, pokazać tą zmianę wizualną, żeby się ludzie się z nią troszeczkę oswoili, ponieważ gwałtowne zmiany rzadko ludzie przyjmują dobrze. Niestety już jesteśmy tak troszeczkę skonstruowani, że no nie lubimy zmian. Większość z Was może powiedzieć, nie, no ja w sumie nie mam nic przeciwko, no i tak dalej. Ale widzicie, na każdym jakby opinia publiczna jako ogół na każdym kroku widzi problem. A to 5G wchodzi, to nie to. Nowy Windows, panie, nie, to nie będzie, ja nie chcę, nie, w ogóle, nie.
wszyscy są generalnie na początku na nie, więc trzeba ich oswajać jak zwierzątka i wydaje mi się, że troszeczkę tak samo jest z Windowsem 11. Microsoft pokazał Windowsa 11, żebyśmy się oswoili z tą warstwą wizualną, a na konferencji może pokazać naprawdę bardzo ciekawą bombę już technologiczną i tak jak mówię, może być to wersja tak naprawdę tylko nakładkowa, taki Windows 10 z nakładką, a wersja finalna, którą być może pokażą na konferencji i po niej opublikują, będzie czymś zupełnie technologicznie nowym, lepszym, jakby niskopoziomowo wiele rzeczy się zmieni. Mam szczerze taką nadzieję. Ten Windows wygląda obiecująco, jakby ta nakładka, ale mówmy o nim Windows 11, bo jakby teraz przyzwyczajajmy się do tego, że za rok, za dwa lata zobaczymy Windowsa 12, 13 i tak dalej. Aha, i uspokajam wszystkich, którzy pomimo tego, iż już to mówiłem, po milion razy piszą w komentarzach, na 99,99% aktualizacja do Windowsa 11 odbędzie się na identycznej zasadzie jak aktualizacja do Windowsa 10. Dużo osób, ci wszyscy, którzy płaczą, że Windowsa trzeba kupić, no do Windowsa 10 przechodziliśmy za darmo, mając 7 i 8, tak samo przejdziemy na Windowsa 11, tak naprawdę za darmo. No nie sądzę, żeby tutaj była jakaś płatna wersja w momencie przechodzenia na tego Windowsa. Tak czy inaczej, fajnie, że jest coś nowego, ale czekam, żeby było tego troszeczkę więcej, bo po pierwszych testach jest to po prostu Windows 10 ze zmienioną szatą graficzną. Co jest na plus? Aczkolwiek to, że zabrali mi sortowanie aplikacji w tym segmencie, no to mi się bardzo nie podoba. Jeżeli finalnie tego zabraknie, to też dołączę do grona hejterów Windowsa 11, bo był to dla mnie naprawdę game changer. Bardzo dużo rzeczy ja osobiście pracując na Windowsie, a pracuję bardzo dużo przez cały dzień, często i w nocy, bardzo dużo aplikacji włączam, wyłączam, przełączam się między nimi i muszę mieć to bardzo dobrze posortowane. Wiadomo, po czasie mózg się przyzwyczaja do niektórych konfiguracji i przyzwyczaiłby się też do po kolei, jak będą tu ułożone ikonki, ale jednak wolę to mieć kategoriami, bo jeżeli dochodzi mi jakaś nowa aplikacja, czy odchodzi stara, ja ją sobie wrzucam w kategorię, a nie gdzieś w któryś tam rządek i kolumnę w tym takim troszeczkę nieintuicyjnym menu. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze poprawione, bo wtedy no, ja osobiście będę troszeczkę niepocieszony. Aczkolwiek generalnie na chwilę obecną na plus. Bardzo ładnie i na pewno nowocześnie wygląda ten Windows. Dużo, jakby, no może nie dużo lepiej niż dziesiątka, ale na pewno na plus. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, jak tam pierwsze wrażenia po Windowsie 11, ile z was już go zainstalowało. Z tego, co wiem, naprawdę niemała liczba już ma na swoich kompach Windowsa 11. Prawdę powiedziawszy, tak jak mówiłem, jest to Windows 10 z nową skórką, więc tutaj o stabilność bym się nie martwił. Natomiast ja jeszcze nie przetestowałem go pod względem, czy coś tam nie jest zepsute w tym Windowsie. Na chwilę obecną, dosłownie kilka godzin mam ten komputer z tym Windowsem i jest nieźle. Muszę was od razu też przeprosić, że ten odcinek idzie tak późno. Zaraz się widzimy na live'ie. Prawdopodobnie mam nadzieję, że w ogóle ten odcinek zdąży wlecieć na kanał przed live'em. Ja wam za dzisiejsze oczywiście dziękuję. Widzimy się na live'ie o 20. Jeżeli jesteście spóźnieni, śmiało wbijajcie. Myślę, że do 22 posiedzimy. A jak nie, to jutro 17:45. Zapraszam po kolejnego Tech Newsa. Ja wam za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. No i cóż, miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!